Halo, halo, dzień dobry. Wiecie, z czego sobie zdałam sprawę? Że Kristen Graham dwa lata temu, i to był drugi odcinek, ale to mija, ale to leci po prostu, wow. Wstyd i hańba, że tak późno. Druga kwestia, z której zdałam sobie sprawę, to jest to, że w tym drugim odcinku mówiłam o tym, że będzie przegląd Hardcora 1. A teraz tak się składa, że jest Hardcore Shell 2. Zapraszam do robienia wszyscy, wszystkich chętnych. I trzecia sprawa jest taka, że ja w tamtym odcinku powiedziałam, że ja planuję im tu zrobić Bobika, Babika. To już wam powiem, plany me uległy zmianie. <grytanie> tu nie będzie ich biologicznego dziecka, bo jak co, ja lubię testować ogólnie i ja im zrobiłam takie dziecko fantomowe. Trochę tam se pogrzebałam w ich wyciągnęłam, porobiłam im dzieciaczka i powiem wam tak, to nie jest dobre połączenie, I mean, straszny potwór wychodzi, więc mm, zrobimy tu inny Schachermacher, ale zanim zrobimy ten Schachermacher, to y, y, trzeba ślubiks uskutecznić, bo ich chyba stać w ogóle na ten ślubiks, no. No, no i tak. A ta mina Mateuszka jest wspaniała. Po prostu akurat go w takim momencie wyczaiłam, jak wychodził z pod więc no. Lodziom miedziów. No więc tak. Krycha. Krycha, a ty nie umiesz normalnie gotować. Mateusz, możesz zmyć tą podłogę. I, i tak. W ogóle fajne wspomnienia. Ja, Janina zostaje wskrzyszona. Na pewno nie. Gustawija, zaprzyjaźniamy się i sobie sław się zaprzyjaźnia i przyjęcie. Mhm. Mm no to, y, to spoko. Jak ty stoisz z pracą? Bo ja ci wróciłam, bo on w zeszłym odcinku jakby został zwolniony, bo ta go wygryzła i teraz tutaj Mateuszek y, zrobił się maskotką drużyny level 1 znowu. Więc teoretycznie jest okej okay z Mateuszkiem. Ty już pojadłaś, to możesz to posprzątać, nie żeby coś. Także proszę moich państwa tak. Macie 18 tysięcy, więc na ślub was stać. Jeszcze zaręczeni chyba nie jesteście z tego, co ja dobrze pamiętam. Więc tutaj jakieś gorące pocałunki. Kitku przyszło. Cześć Klimek. Przestań włazić w te róże. Już ostatnio prawie ta umarła. Proszę ciebie, jak wchodziła w te róże. Wejdź no stąd. Zapłaciłaś rachunki? Nie, nie macie do zapłacenia rachunków, ale jest gazeta do wywalenia. Chociaż to za chwilę, bo Matthew cię idzie całować. Zostaw te kwiatki. O, gorąco. Tutaj jakieś coś leży. Co to? Spaghetti jakiś tu, niedogotowany, wznów znów przygotowywanie. A jeszcze zanim ty wznowisz, to w sumie Mateuszek yy, zaproponuj oświadczyny. Oj. O nie, ale fopa! No to po miłości. <ścoughs> Najgorzej, dobra, idźcie zrobić tego szpageta, i, i potem będziecie myśleć. Ale w ogóle, jaki dramat! O On nie, ona nie chciała! O nie! <ścoughs> Krystyna! Nie, masz serca i chcesz kupić sztalugę. Proszę cię bardzo. Kupimy ci sztalugę. Masz. Tu jakąś lampę też trzeba było kupić, bo trochę wstyd, że tu się nic nie świeci. O, dobra. Krecha, tylko ty przeżyj. Dobra, Mateuszek zrobił... Spa... No spaliłeś! No zaś dobre było przed sekundą to, że, że spalił, no. A... Nie patrzę na to. Tak się to złożyło. Proszę ciebie. Mhm. Jest sobie lodówka tutaj i łóżko. <grymne> Są brudne talerze, które trzeba posprzątać, i resztki, które trzeba schować. Już się przestaliście gzić na tej kanapie. No to dobrze. I, i do spania. Możecie, możecie się odprężyć. Ja nie chcę nic mówić. I dopiero się ten tego. Tę się tę. Kurde, ale to jest dziwne, że z nich nie idą ładne dzieci, bo Mateuszek Obrazek nie jest taki, on nie jest taki zły. No, ale ich połączenie to jest tragedia. Może tu kry, 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 Kryśka jakieś dziecko z nieprawego łoże, ale zobaczymy. Ty idziesz do roboty dzisiaj? Idziesz. O 15 dopiero, późno. A czego ci tam potrzeba? Kondycji? Krycha? Też kondycja, Tu możesz ćwiczyć na rowerku, nikt się nie pogniewa. Dzwonią! Odbierz. Czy Matiu może podejść, do... nie śpi? Matthew, dzień dobry. Sikanko. Może to być jakiś sąsiadów poznał? Halo, czy tutaj ktoś mieszka? Kinia mieszka. Przedstaw się, Kinze. Kinga w pracy. No to trudno. Trudno się mówi. Możesz się nauczyć gotowania. Byłoby trochę lepiej. Dobra, ty już zdobyłaś, poćwiczyłaś. Higiena jest u ciebie koszmarna, to idź się umyj. I potem się prześpij, bo się bardzo zmachałaś, kobieto. Tak się zmachałaś, że, Boże drogi, tu jest poczta, bo jest na żółto. To trzeba zabrać tą pocztę, Krystyna. Bo, Krysia, w ogóle jak to u ciebie jest z rodziną? Ja bym się chciała dowiedzieć, bo ty masz tych rodziców, ale tak poza tym to. Aha. Nikogo nie ma. No trudno. Ale Demskrechy by były ładne dzieci. Ja tu się zastanowię, bo jak na razie wszyscy są, kurde, tacy szczęśliwi w tym dziwnowi i brakuje mi ksztyny chaosu, tej takiej iskry. Więc może, może jakiś romans tutaj pójdzie na boku. Bo oni niby, tak, niby się tak kochają, tu niby ten, ale najlepszymi przyjaciółmi już nie są. A w ostatnim odcinku byli, to jest ciekawe. Czyżby on jej miał za złe, że ona mu tutaj karierę podkradła, w sensie, że go wygryzła jakby z bycia maskotką drużyny z McDermid i musiał, i musiał się zatrudnić jako maskotka gdzie indziej? Ciekawe, ciekawe. W ogóle tu zaś znowu zima. Jak ja to poustawiałam? W Dziwnowie ostatnio śnieg był, kurde. Muszę to pozmieniać. Mateuszek, idź do pracy, potem jeszcze pójdziesz się, się sprysznicować, bo już teraz to nie zdążysz, to bez sensu. No i postawił tą książkę. No, flej tuchu, Brudasie, jeden, no. Na podłodze położył. No, regał naprzeciwko, no ale nie, na podłodze wygodniej Dobrze. A dłożysz tą książkę. Ja tego tak nie zostawię. Krycha! Cześć! Stój! O nie, dobra, jednak nie. Fałszywy alarm. Weź Kryśka to, za, za, zapłać te rachunki. Kryśka, stój. Połóż tu na ziemi. Tak, dobra Kryśia, zapłać rachunki. Ee, powiem wam, że mieszkanie w tych przybudówkach, takich ale Tych domkach kempingowych, to jest dobra rzecz. 91 za rachunki. Pff. Uprawiaj jogging. Mówisz, masz. Jak to się robiło? Nie, to jest yoga. Wyjdź no z tych kwiatków tu. Dobra, i teraz to było Zabawienie... O Jezus. Ptaki, skakanka, wystrój. Jak go ona ma biegać. Jak to się robiło? Uprawiaj jogging. Aby twój sim wybrał się na jogging, musisz kliknąć na simie, wybrać. No właśnie. No to, to, to ja to tego nie widzę. Hmm. A dobra, poćwicz se jogę, też ci się nic nie stanie. Tu jest, w ogóle, Jezus, ale dramat, nim Mieszkałem mieszkają naprzeciwko cmentarza w ogóle. No i znowu talerz nie, niesprzątnięty, zostawiła. Mateusz, o której ty wracasz? O 21, to za niedługo. Hell jest i awans! Super, tak ma być. A teraz idź i się umyj. To on tak śmierdzi? Ej, tak, to on tak śmierdził! O matko! On tak bardzo śmierdził, że aż muchy za nim latały. Ja myślałam, że za Simem nie latają. Boże. Ja myślałam, że tylko przy jedzeniu latają, ale widać, jak Sim ci śmierdzi, to chyba też mu latają muchy. Ciekawe. A nie, 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 nie. Bo książkę miałeś odłożyć. Odłóż, tak. Talerz. A to Krystyna, A to Krystyna nie. Ja chciałam, żebyś ty odłóż książkę, posprzątaj i tu masz jeszcze jedzenie. No i się Krycha nauczyła i możecie spać w piżamce. Tutaj, jak wam wasza relacja? No tak średnio na jeża powiedziałabym, tak średnio. Ale dobrze, a Krysiu... Nie, to Krycha ucz się, nie ma problemu. Co ty chcesz? Krzesło do salonu to rzecz, którą chcę kupić. Grawcę, co najmniej 5500. Mm -hmm, pozdro. Obraz. No, obraz ci mogę kupić. Obraz. To masz. Tu masz pieski. To jest w zasadzie. W, w zasadzie, co to jest? Chwila. To nie są pieski, to są konie. Jezu, tyle lat w niewiedzy. Ja myślałam, że to jest pies. A to, jest, to są dwa kuce. <coughs> Lel. <laughs> nie było tematu. Ja autentycznie ja myślałam, że to są psy. No i wyszło po latach. Znowu będę zwalać, że tekstury były nie takie, ale, ale autentycznie ja myślałam, ja byłam cały czas przekonana. Bo patrzcie, jak się patrzy na to z tej perspektywy, to to wygląda jakby tutaj był piesek, tak? Tu miał uszka, tu jest ten. A tutaj jakby była taka, te, taka czapla, nie? Taki... A to są dwa kuce! O. Wspaniałe. Zmień podłogę. będę miała pompę z tych kucy. O. Ale kurde, chyba na tym... Moment, bo tu był jeszcze jeden... No, no tu jest już piesek, to już nie ma wątpliwości, że to jest piesek. Ale serio, jak, jak patrzyłam na to z tej perspektywy, to mi się wydawało, że faktycznie to jest pies i jakaś czapla. No nie, no! Krystyna! Gdzie ty pobiegłaś? Ale... Aha, spoko, wybiegła z domu, zostawiła go z tym pożarem na zasadzie dobra, to ja spadam, a ty się martw. Bardzo mądrze za... za dobra, już wyłącz to. Zmyj podło... Czy wy flirtujecie? Chata wam się prawie spaliła była, a wy tutaj we flirty, na serio? No na serio, no będą, będą flirtować. Proszę ciebie, tu się pali. Weź to, Krystyna. Mateusz, idź spać dalej. Nic się nie dzieje, po prostu Kryśka nie umie gotować. A nie będziesz spał, bo już jesteś pełny. Zabierz tego hamburgera, bo ci się znowu ta kuchenka podpali. No i genialnie, żeś zrobiła. To tylko ty tak umiesz. No nic, jeszcze skorzystaj. W ogóle światła w łazience też nie ma. No po prostu, jaka bieda, Krystyna. Bieda aż piszczy. A w kuchni też nie ma światła. Super. Mateusz nie ma nowych maili, a Mateusz ma z kim rozmawiać? Ma z Michaelom, z Delmą i z Cecilem. Możesz jeszcze pisać powieść, to też nie jest takie złe. A o czym by tu napisać książkę? O pieniądzach, o, o tym, o duchach, o y, y, jakie tu, co tu jeszcze jest. O telefonie tajemniczym. Po, te, kajdanki, pogotowie. Super. I damy, I damy taką cichą, niepozorną książkę, taką okładkę. Jak na, na tej klawiaturze. <trym> <trym> Będziesz malowała obraz. Wspaniałe. Maluj. Na pewno ci jeszcze nie wyjdzie, ale o, w ogóle zaraz po was auta przyjadą do pracy. Ty powinieneś, myślę, już iść sikać i jeszcze się przekimać przed robotą, jak zdążysz, o ile zdążysz. Moi drodzy, patrz, to Kinga, to Kinga! Cześć, Kinga, siema! To... Do, do pracy. Krycha, jaki w ogóle ładny kostium. Bardzo nice. Mateusz, wstajemy, idziemy do pracy. Szybko, szybko, no wy zaraz wrócicie, to ty sobie idź od razu tak, umyj się i idź spać, a ty, Krychna, Krychna, nie, bo jak dam ci, żeby siku tutaj coś, żebyś poszła siku, to on będzie krzyczał, że w... nie wbijaj mi do łazienki, jak się kąpię, co ty robisz? Siema, ale fleja. Jakie plamy? Tak, o tobie mówię! No, no Boże. Awansował! Super, kolejny awansior, a okrycha też awansowała, no idą łeb w łeb, proszę ciebie. I on śmierdzi oczywiście, standardowo. Ty chcesz punkt umiejętności i charyzmy chcesz zdobyć. Fajnie. To możesz iść malować. Bo tu z kreatywnością. No nie, to ci się szybko wbije. A potem możesz iść siku i możesz wziąć prysznic. Siema! Leon. Le, kim ty jesteś, co? Leo, Leandro! Boże, a ja Leonardo! To jest Leandro Lennon. Okej. Okay. Co, zabierzesz gazetę, tak? I. Tak? Mhm. Pa! Żegnaj moja gazeto. No i zabrał, a mu się nie wyświetliła w łapie. Ciekawe. Dobra, czekaj, to zanim pójdziesz spać, to potem jeszcze wyczyść ten prysznic. Powiem wam nawet się cieszę, że ona i Mateusz są razem, bo podoba mi się ta taka konkurencja pomiędzy nimi, że jedno w sporcie i drugie w sporcie, i tak że właśnie ona awansuje, to on też, ona go wygryzła, to się gdzieś, gdzieś indziej tam zdobywa te awanse. Fajnie, bo tak się coś dzieje i już samo to, że nie wiem, ale ja lubię nimi grać, w sensie dawno tego nie robiłam, już dwa lata, ale lubię tutaj przychodzić do nich i, i tę rozgrywkę rozgrywać. I tak, tak od, od razu mam inne nastawienie, na przykład sprzeciwieństwie do kowali, bo ja pisałam w ogóle, że w zeszłym, ty w zeszłym tygodniu, jak wam pisałam, że się pochorowałam, to że będą kowale dzisiaj, ale nie, ja się muszę mentalnie przygotować do tych kowali, bo tam Janine jeszcze z dziewięć, Jadzia i i ta, i tam Janka o Jezus o Jezus, słucham no ty jesteś wyspany w zasadzie, to, to idź jeszcze dawaj ćwicz bo tej kondycji ci potrzeba i jednego psiapsi z kim ty się tu najbardziej z sławem Macierzanką to jest Ilonka Gazetka Tiny Podróżniki, dobra Alojzy Gazeta Graszka Graszka, no jest graszka. No. Graszka nie Graszka. To jakiś chłop w ogóle, Cecil Kiew? Tak śmiesznie. No i delma. Piękna delma od Lesia. Właśnie. Jak sobie już przegramy tą turę, bo jeszcze mi została ofelia do zagrania i Kowale. Czyli za trzy tygodnie sobie zaczniemy odcinkiem z Delmą i z tym. I z. Yy, Boże, i z Lesiem. No, bo tam będzie baby. Ty też byś mogła kogoś poznać. Pogadaj z Ofelią, pogadaj z Blanią. B co? Nie. Pogadaj z Grażyną i pogadaj z Lexi. O, i rozmawiaj. Tobie jeszcze trochę, Mateusz, wierzę w ciebie. Berek wodny, wyjechać na wakacje, punkt umiejętności zdobyć. No to zaraz zdobędziesz. Chcesz być najlepszymi przyjaciółmi z Kristen. Znowu. No i fajnie, zdobyłeś punkt umiejętności. Elegancko, co teraz? Popływać w basenie. No nie popływasz za bardzo jak w basenie, ale za to możesz się nauczyć na przykład porad dla par. A krycha. Nie, no, krycha, krycha rozmawia. Poznała Ofelię, super. Z Chloe, Eli, Erin. O, drugą osobę poznała. Blankę bateryjkę. Blania bateryjka, no tak, bo ja przecież Blani zapomniałam. Bo Blania się w końcu nie zeszła z tym. Z Leszkiem. No. O! Ty się chcesz zaprzyjaźnić z kimś, to miło. I zdobyć punkt charyzmy. Chociaż za to jest więcej. To zostawię za to, a. Nie no, serio, nie macie lustra. Przecież to jest jakaś... Jak ja robiłam te domy? No. Ksu. Ćwicz przemowy. To, to czekaj, a nie, dobra, to już maluj, bo zdobędziesz i tak ten punkt kreatywności. A zadzwonimy, zaprzyjaźnimy się z Tom, z panią Cummings, bo, bo czemu nie? Super, zdobyłaś to, fajno. Dobra. A dlaczego? Nie! Nie, 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 Boże, bo mi się znowu zaś pomy... Oj, Mateusz! No i nie, tamtej książki znowu już nie odłożył. Porady dla par. To Krystyna chciałam, żeby... A dobra, nie, bo Krystyna jest jeszcze w pełnej tej. Tu możesz wziąć prysznic. Jutro macie wolne? Nie, jutro idziecie do pracy. Lipton, 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 ty... Nauczył się! Wtedy mogę... W... Czasami sama miłość nie wystarczy, wtedy mogę wkroczyć, ja i pomóc, mającej kłopoty parze rozpalić ogień namiętności. Hell yeah! podkładaj jeszcze książki! Jakie to ma ładne tekstury. Nie wytrzymie. A bo ty naleśniki robisz, dobrze to rób naleśniki. I on jest bardzo śpiący, Krycha. No Krycha! Ja nie wytrzymam po prostu! Zwariuję! To już, już jest OK, tak? Już wróci... Naprawdę? Naprawdę Krystyna?! To jest kolejne danie, które ty. Pa... Pajace. No, pajace po prostu, dwa pajace. Dobrze, to jak już jesteście tacy szczęśliwi, to może flirtowanko, dotykanko. No, a? No, a co myślałeś, że będziesz chce do końca życia w kałuży skakać? Nie, nie, nie. Mateusz, jeszcze raz tu gorące pocałunki. Boże, dramat, że oni przestali być najlepszymi przyjaciółmi, on im dalej kocha. O, no w końcu, dobra. Sto na 100, to teraz możemy się bawić w oświadczyny. Czy ona się zgodzi? Kolejne danie spalone, nieważne. Ważne zaręczyny. Jezus, Kryśka, ty jesteś jakaś walnięta, no naprawdę, no. To jest drugi raz, jak mu odmawiasz. A bo ona go nie kocha jeszcze. Ona go musi kochać. Ja zapomniałam. Dobra. No to. Trzy razy się będzie o nią starał. I te naleśniki. Biedne po prostu. Krystyna. Nie wytrzymie. Dwa razy odmówiła. Dwa razy spaliła żarcie. No co za człowiek. I dwa razy wybiegła z domu i jego zostawiła. Wariatka. Dojdzie do tych zaręczyn w tym odcinku. Po prostu nie ma, że nie. Dojdzie do tego. Bo ja tak mówię. Wyglądają, jakby były czekoladowe, Krystyna. Ja myślę, że nie ma się co przejmować, że się spa. Okej, okay, dobra, jednak nie. <ścoughs> Mati, zmyj tu podłogę. I ty też jesteś mega głodny. To podaj śniadanie, nie, zjedź śniadanie. Też zrób naleśniki. Pokaż, że jesteś lepszy niż żona. Przyjechali po was. To jedź, jedźcie do pracy. Nie, <laughs> nie, ja skisnę po prostu, nie. <laughs> dwa razy mu odmówiła zaręczyn. Dwa razy spaliła żarcie po prostu. Ale tak z pupy totalnej spaliła to żarcie, bo było dobrze, się smażyła, smażyła i nagle, Bum, kuchenka podpalona, nie. Mateusz. Mateusz, w pracy zjesz. Idź. No i pojechali. Idź do pracy, bo się spóźnisz, nie śpi. Zaraz będzie. Mateusz spóźnia się do pracy, to się nie podoba jego przełożonym. Awansu brak, ale dobra. Matko ten syf. Co? Też jesteś śpiąca. No to skorzystaj, weź prysznic i od razu do spania. No, szłej, ty, ty jesteś niemożliwa. Ja bym zwariowała na punkcie tego chłopa. Jakby mi dwa razy kobieta zaręczyła, on odmówiła, no. Ale Mateuszek się nie poddaje. Jego poprzednia żona też twarda baba była i, i on się nie poddaje. On <śmum> lubi twarde kobiety. <śmum> Silne, niezależne. Sprzątaj, Boże, po prostu. Urwanie głowy z wami, nie? A W sumie nie. Blat to niech Mateusz wyczyści, bo on nabrudził, napaskudził. Dopiero przy nim się to pojawiło. Jaki niezadowolony, że musi sprzątać. Mateusz, dramat. Co ty zrobisz? Weźmiesz prysznic. A ty jak wstałeś pierwszy, to... Co tu wyjczysz? Jaki masz problem ze sobą? Idź mi stąd. Krysia, co? Idź do pracy. Nie daruję wam. Proszę się całować. Proszę flirtować ze sobą. I dotykać, i za łapki się podtrzymać i w ogóle. No i on ma z nią 100 na 100, a ona, kurde, go dalej nie jest przekonana do niego. Nie gadaj z tą babą, tylko... Ty wyłącz ten telewizor, bo tutaj rozwijamy akcję! To jest akcja i reakcja, całuj! Mati, to na odwrót powinno być, to ona tobie powinna wskakiwać w ramiona, a nie ty jej. No i zakochała się, super! To teraz się i spróbuj trzeci raz oświadczyć. Jak trzeci raz odmówi, to znaczy, że coś z nim jest nie tak. I się najwyżej Mateusz wyprowadzi. Bo ja bym tak zrobiła. Znaczy, ja bym już po drugim razie tak zrobiła, ale dobra. Próbujemy. Czy to się w końcu dokona? Tak, w końcu się to dokona. A wiesz, co teraz? Tak, tak. Już jestem pewna, że na pewno cię kocham. Mieszkamy ze sobą od dwóch odcinków, ale, ale kocham cię teraz dopiero. No to spoko. Okej. Okay, to teraz mi się pysie, moi państwo, trzeba podjąć bardzo ważną życiową decyzję. Zaadoptować dziecko. Mateusz, zadzwoń. Usługi. Taka sytuacja. I b, b, ta, jak to? Pracownik biura adopcyjnego, tak. Ale to nie, to Krystyna musi zadzwonić. Krycha dzwoń. Współczuję temu dziecku, no ale dobra. Waflej tuchy, dom, płonie! Pracownik biura adopcyjnego. Taka sytuacja, bo widzi pani, chciałabym adoptować jakiś baby, bo właśnie z zdarzeczonym się zaręczyliśmy. Tak, chcemy adoptować dziecko. Twój wniosek o adopcję został przyjęty. Będzie z ciebie wspaniały rodzic. Ja też tak myślę. No to Krycha, trzeba by było przygotować y, tu jakieś. Y, Pokój dziecięcy, ale to się zajmiemy tym. Pościelaj łóżko i dobrze już idź, podaj ten obiad, tylko niech to będzie kurde sałatka, bo przecież spłoniecie przez ciebie, no. No i tak. Więc trzy razy Mati próbował się zaręczyć, dopiero za trzecim razem mu się udało. Dwa razy krycha podpaliła kuchnię. Dwa razy emocji, co nie miara w tym odcinku dzisiejszym. No ale cóż, jeżeli wam się podobało, to koniecznie zostawcie lajka, dajcie suba, wiecie, na no, moim media społecznościach na Facebooka, Instagrama, Tumblera oraz Discorda. Ja pozdrawiam was ciepło, trzymajcie się, pa!